Nie no, bardziej kaptur na głowę zacznie, tak na twarz, wiesz. Czemu? Żeby cię w ogóle nie można było rozpoznać, no. I tak mnie rozpoznają. Tak jeszcze, wiesz, ten uśmiech w oczach gdzieś tam zdradza starego brodę. Kamuflaż. Pokaż. Co? Mam, nie, na kulę. Brodę pokaż. Nie ma brody już na razie. Nie ma brody. Rośnie nowa. A dlaczego ty gdzieś tak to zrobił? Kurde, no bo ja sobie tak, pojechałem do ziomka. Mówię, ogolę głowę sobie, ogoliłem sobie głowę. I tak mówię, coś trochę tak tą brodę sobie podłubię przy niej, nie? No tak podłubałem, że zobacz. No widzisz, a ile to lat żeś zapuszczał? Rok. Rok. Rok czasu, no. I co teraz? Z klubu cię wyrzucą? Nie, czemu? Zapuszczę sobie nową. A, ale broda cały czas jest, to się liczy, nie? Na razie nie widać. A co na to ten, no, inspektor gadżet? Jaki gadżet? No gadżet, no dzielnicowy. Nie widział jeszcze mnie nawet. Nie widział? Nie, ostatnio miałem problem 3 dni temu, Jezu, chłop. No właśnie słyszałem. Wyciągnęli mnie z tramwaju, poskładali. Chyba z, nie wiem, z 12, 4 mi na plecach, cały obolały, nie? Głowa pokancerowana. Ale dlaczego? Nie wiem, nie mam pojęcia. Wiesz, miałem fazę i nie wiem, jakaś... To mów od razu, że nie pamiętasz, że nie masz pojęcia. No i ten, co, wzięli mnie na dołek, jakieś wymazy, wiesz, DNA. Aż tak? No, pobieranie krwi. No i co, i rano wypuścili, nie? Ale to z tego co wiem, to jeżeli robią takie rzeczy w Berlinie, to szykują coś. No mi też właśnie ktoś powiedział, że już się szykują, wiesz, żeby ten... Nie? Bo tam odciski, zdjęcia to już mieli wszystko, tylko po prostu ten wymaz, wiesz, coś takim patyczkiem tam, nie, biorą, no i krew, nie. Długo cię trzymali? Do rana. Zwinęli mnie gdzieś może chyba, nie wiem. Ale rozumiem, że trzymali cię, aż wytrzeźwiałeś, tak? No, miałem 5 promili im prawie wydmuchałem. Wzięli mnie na krew, bo może nie, on mi 5 promili ma prawie i stoi. Ale żadnego zarzutu ci nie postawili? Nie, nic tam nie dali, no ale... A jak oni zidentyfikowali twoją tożsamość? Bo normalnie też dowód musisz dać i co. I na bębnie ci sprawdzili, że masz jakieś tam zaległości i dlatego ja nie może... Nie zaległości, tylko po prostu o tą burdę w tym tramwaju, nie? No. A cokolwiek pamiętasz z tego tramwaju? Tramwaj. Rozumiem, to nie jest zbyt dużo, ale zawsze coś. No, ale dobrze tak się skończyło. Przynajmniej wiem, że na razie wiesz, jeszcze sobie mogę latać, nie? Ale czy ktoś wezwał policję do ciebie, czy...? No nie wiem, chyba ktoś z tramwaju zadzwonił. Aha. Nie wiem, bo ja tam z kimś jechałem razem gdzieś i po prostu, nie wiem, pozwijali nas obydwóch, tak opuścili, a mnie po prostu zatrzymali do rana, nie? A z tego, co ci mówili, to co wynika? Czy będą stawiali jakieś zarzuty, nie, czy jakieś... tylko, że nie mam do nich, wiesz, bo chodziło o to tak, dostałem w prezencie na urodziny łańcuch taki duży, srebrny, z krzyżykiem takim dużym, nie? A trochę widziałem, kosztuje. Z takimi głowami wilka. No, tu mam, nie? Tylko po prostu nie lubię takiego chamstwa, że mi zrywa policjant jakiś... Broda, a możesz ten łańcuch pokazać? No, mogę. Bo rozumiem, że ktoś ci próbował ten łańcuch zerwać, tak? Nie, zerwać, go po prostu odrywali mi ten... oderwali mi od tego łańcuszka krzyżyk. Oj, to nieładnie. A to policja? No policja. Czyli to był taki moment zapalny, że... No tak. Ale coś się musiało wcześniej wydarzyć. Wszystko, słuchaj, wszystko jest, tylko krzyżyka nie ma. Bo nie dasz wiary, wiesz, ale jak mi to wysłałeś na zdjęciu, to ja już to zauważyłem, bo Lichka ma identyczny łańcuch, w sensie tych głów wilka, wiesz? Może nie identyczny, podobny, no nie jest liwi łańcuch taki gruby, ale to ciekawe, że waży. Ten motyw jest ten sam, prawda? A to jest srebro? No srebro, no kurwa. A to srebro jest. 500 kosztuje prawie łańcuch. O, wow. I rzeczywiście był taki piękny krzyż. No, ale krzyżyk to sobie ogarny, nie? Kupię sobie albo coś tam. I co się z tym krzyżem stało? Nie wiem, do tej pory nie ma. Oni go albo wyrzucili, albo zabrali. Ale to zrobił mundurowy ci ten krzyż zerwał? No, to siedzieli mi 4 na kolanach, nie? Wiesz, i wyjęli mi ten łańcuszek i mi wyrwał krzyżyk. I od tego się zaczęła burda, nie? Aha. Tam już w środku, na tej komendzie, nie? Chłopie, już w Polsce... Ach, to na komendzie jeszcze była potem. Już w Polsce robią co chcą, nie? A tutaj to też ciężko jest, górę, nie wiedziałem. Już na zombie kiedyś podskładali, a teraz to w ogóle przeszli samego siebie, nie? Ale umówmy się, że gdybyś był trzeźwy, to by im chyba łańcuch nie przeszkadzał z krzyżykiem, nie? Nie wiem. Nie wiem tam w ogóle o co poszło, nie? Wiem, że tylko przyjechali jedni, drudzy i mnie skuli do tyłu kajdany i... Jakieś mandaty dostałeś coś? Nie. I jakie masz teraz przypuszczenia, jeżeli chodzi o... Nie wiem, a co ma być, to będzie. Ja to mam, wiesz, wydymane. Wywalone. A powiedz mi, z tą działką masz to cały czas? No bo to zapłaciłeś już. Mam, ale ja tam nie jeżdżę na razie. No dlaczego? Może warto... Samemu nie umiem. Od czasu jak teraz z Tomkiem tak się skumałem, to... No właśnie, bo ty w tej chwili bujesz się z sąpkiem, który walczy. No. Jaki macie patent na życie teraz? Teraz ogólnie patent na życie. Dużo pijemy, dużo palimy. Kręcimy na taką nowo otwartą misję. O, to jest ważna informacja. Nowo otwarta, świeżutka, wszystko tak jak tutaj w płytkach. Chłopie, ja nie wierzyłem, każdy mówił o tych misjach, o jakieś tam robaństwo, coś, nie? Ale jak ludzie dbają, no to jest czysto. I tam dużo Polaków też jest normalni tacy, nie? No i co? Przyjeżdżasz do 19, musisz wrócić, masz numerek ze swoim zdjęciem, swojego tam łóżka, nie? Wszystko, jak ja na przykład teraz 2 noce mnie nie było, to wczoraj pojechałem z nim, to wszystko świeżutka pościel do mojego łóżka, żebym sobie przebrał świeżą pościel, badejki, skarpetki, wszystko świeże, ręcznik, żele do mycia, idziesz się kąpać, pranie możesz zrobić, wiesz, dostajesz obiad ciepły z dokładkami, tam po 21 są dokładki jeszcze. A nie? Iloosobowe są sale? My śpimy gdzieś tak na 10, ale chyba jest nas 6, nie? I łóżka są piętrowe? Nie, normalnie, każdy ma swoje. To fajnie. A powiedz mi, jeżeli chodzi o bagaż twój, ten plecak, który masz, to on jest bezpieczny? Tam nikt normalnie, tego... jak masz takie cenniejsze rzeczy, nie? Na przykład jak tam, ja na przykład dokumenty, bo też nie znam tam wszystkich, nie? Mhm. On tam bardziej, nie? Ale ja tak dla bezpieczeństwa, bo to ktoś świeży przyjdzie, ktoś coś, wiesz, no ja te takie cenniejsze rzeczy to ja do depozytu daję i rano odbieram. Nie? A co trzeba zrobić, żeby tam się dostać? Czy na przykład ja mógłbym tam się dostać? Idę i co? I nic, idziesz z nami i dostajesz świeżą pościel, swój numer łóżka, zrobią ci zdjęcie, na taką tablicę cię wstawią, że to jest twoje łóżko i na przykład nie przyjdziesz 2 dni, to oni cię zdejmą z tej tablicy zdjęcie. I chcesz może ktoś zająć łóżko? A ty wtedy musisz na następne iść, jak będzie wolne, nie? A jak przyjdziesz się zameldować, że na przykład jesteś tam o tej 17, 21, to możesz na noc zniknąć i tam... A to meldowanie się na czym polega? Musisz mieć dokument? Nie musisz mieć dokumentu. Jakby musiał mieć dokument, to Tomek by nie mógł tam spać przecież. Aha. A jakieś badanie jest robione wcześniej, w sensie... No oni cię tylko sprawdzą, nie wiesz, czy nie jesteś tam pogryziony przez jakieś... No właśnie, to mi chodzi. To sprawdzają? No normalnie, wiesz, no kurde. A jeżeli ktoś jest pogryziony, to co wtedy? No nie, to zaraz rozniesie się to wszystko, tylko to jest świeża misja i oni muszą tego coś robić, wiesz, to jest nowo otwarte, nie? Ale czy mają jakąś procedurę dla takich pensjonariuszy? Bo na przykład w Warszawie jest taka misja, gdzie jeżeli ktoś ma tego typu problem, to idzie do oddzielnego baraku, jego ubranie się spala i daje mu się nowe. Ale tam nie ma takich, chłopie, tam tacy, tak jakbyś nas widział. Tam identyczni Polacy przychodzą, każdy ogarnięty, czysty, wiesz, każdy sobie robi w dzień tam swoje. I ile w sumie tam jest osób? Ile to jest sal, na przykład, ile pięter? Chyba nie wiem dokładnie, Tomka trzeba było zapytać. Tam parę nocek spałem, parę nocek nie spałem, wtedy wiesz, zależy. To już jest otwarte jako ten winter program, czy to jest całoroczna misja? Tam możesz jechać nawet teraz w dzień, nie? I tam za 1,50 € zjesz dobry obiad. Nie wiem, on już zna cenę. Tam za marne, wiesz, pieniądze zjesz już coś, nie? W dzień nawet. A tak dostajesz, na przykład jak my przyjeżdżamy wieczorem, dostajesz obiad za darmo ciepły. Jakiś ryż tam z jakimś mięsem, wiesz, z jakimiś pieczarkami, coś. No, zależy, zupa jakaś, no. Czy oni jakoś to weryfikują, czy dana osoba jest bezdomna, czy nie? Po prostu przychodzisz, potrzebujesz i dostajesz. Przychodzisz i dostajesz, idziesz spać. Kąpiel, ręcznik, wszystko, bo nikt cię na salę nie wpuści, jak się nie wykąpiesz. Normalnie, tak jakbyś poszedł, wiesz, siedzieć. Tam taki jest właśnie, trzymany, wiesz, fason, nie? Czyli tam dużo ludzi, wiesz, jest po tym i trzyma się taki fason, o, jakbyś siedział. Na takiej, jak się mówiło kiedyś, stodole, kurde. I każdy ma o siebie dbać i normalnie. A jak z alkoholem tam jest? Możesz przyjść pijany, nie tam, że tam robisz burdy, ale po prostu z plecaka do depozytu i rano ci oddadzą. Nie? Czyli sprawdzają, co masz w plecaku? Znaczy, no sprawdzają, no bo co, wniesiesz jakieś noże albo coś, to też nie. No tak. Ale jeżeli chodzi o to, że ktoś jest pod wpływem alkoholu, to nie mają z tym problemu żadnego. Możesz sobie wyjść na ławeczkę przed ten cały taki ten, masz takie ławeczki, tam paląc papierosa, czy brancika zapali, zależy jaka zmiana. Mówisz, jeden się pruje, jeden się nie pruje, nie o to chodzi. Ja tam długo nie jestem z nim, ale mówi świeża misja, mówi dawaj, mówi tu są miejsca, mówi za chwilę przyjdzie mróz, mówi. A tam mam gdzie spać, nie? Ale znów na tej działce samemu Jacek, ja na łeb bym dostał, ja nie umiem sam. No ale to może szkoda hajsu, no bo żeś zapłacił tam pieniądze. No dobra, niech tam sobie jest, tak są moje rzeczy tam i tak jeszcze co. Przynajmniej rzeczy nie zginą, nie? Czy myślisz, że to może zabraknąć tam miejsc w zimie, jak będzie więcej? Na pewno zabraknie, no chłopie, a na wans już w ogóle nie masz miejsc. Tylko że tam masz, wiesz, pawilon damski i pawilon męski, a tutaj masz same męskie. Tu jest aż tak dużo bezdomnych, że w końcu brakuje na zimę miejsc. No mieli, że nie, ten tego wkręci, albo ten narobi sobie przypału na jednej misji, to pójdzie na drugą. Wiesz. Posłuchaj, w bardzo wielu krajach jest taka duża tolerancja na tych misjach właśnie dla alkoholu i można być po alkoholu, ale po alkoholu też narasta agresja i pytanie, co się dzieje wtedy, kiedy na takiej misji nagle komuś, wiesz, palma odbije i zaczyna się sadzić. No to wczoraj co się działo. To... No i co? No nie, no to... Ktoś wyjaśnił po prostu sytuację i tyle, no co, ja tam nie wiem, mnie to nie interesuje, ja tam jadę tylko się wykąpać, zjeść nieraz nie musimy, bo my tam swoje jedzenie nieraz mamy, to czy z jakiejś zupki zrobimy, czy coś, że wiesz, jakieś mielonki, czy puszki, robimy, zawsze ogarniemy to. Czy tam w tej misji możesz być cały dzień, w ciągu dnia? Nie, do 7 musisz rano wyjść, nie? Aha. Bo oni wtedy sprzątają, myją to wszystko, wiesz. A o której możesz przyjść? Od 19 już możesz iść na kolację, nie? Do 21 musisz wrócić. Ale mówiłeś, że możesz też obiad zjeść w ciągu dnia. No możesz, jak tam wiesz, ale tutaj obiady to obiad, kto to je obiady, to wszędzie się najesz. Ale to w sumie jest dobre rozwiązanie dla Ciebie. Bo... Nawet patrz, takim jak teraz, co mnie wypuścili z tego dołka, poznałem taką dziewczynę i tam kolegę też, mieszka z tym skąd, i po prostu zaproponowali mi, że mogą mi ogarnąć robotę, jak mam dokumenty, robienie kanapek. Aha. Gdzieś ona tam pracuje, robią kanapki, nie? Mówię, kurde, jak ona stojąco wytrzymuje cały dzień, to co, tak, takich kanapek sobie nie będę dam radę i co, zobacz, już robotę byś miał na takiej... Bo ty nawet wolisz stać, prawda? Bo no nawet nie. Tutaj normalnie. Zastanawiałeś się, czy nie stać. Na takiej misji się śpisz i nie musisz płacić ani za mieszkanie, ani za jedzenie, ani za wodę, ani za nic, ani za kosmetyki, bo po prostu w ciuchach roboczych nie możesz przyjść. A gdzie ja u kanapek się ubrudzę? Tam z budowy to zaraz był przypał, wiesz, że jakiś w zaprawie brudny czy coś. A jeszcze co więcej, możesz żyć swoim własnym życiem, bo no, ty pijesz alkohol, też tego nie ukrywasz. No, tak samo, patrz, spałem tutaj, nieraz tutaj, no wszędzie spałem nieraz i tak musiałem rano wstać i robić to samo, tak? Aha. No tak samo, a tam się wyśpię w ciepłym, mam kąpiel, czy rano, czy wieczorem, kiedy chcę. Ta czystość jest najważniejsza, no plus jedzenie. No kurde, chłopie, no. Gdzieś Tomka dzisiaj wygląda, nie? Ogarnięty chłop, żebyś go nie powiedział, że w ogóle bezdomnym jest. To też powoduje, że masz więcej hajsu, no bo jedzenie masz ogarnięte, środki czystości masz ogarnięte. Hajs. Ja to widzisz mój hajs. Ja pójdę, wezmę sobie tam coś do picia, do jedzenia i co mi tam nie jest potrzebne, tak, nie? Aha. Na zioło to zawsze się ustuka. No właśnie, a jak ustukujesz sobie? Normalnie. No, normalnie. A jak mogę ja sobie ustykiwać? Pójdę, wezmę coś, puknę z 2-3 perfumy i już mam na zioło 20 euro, czy tam 40, zależy co. Też nie jest już tak łatwo. Teraz pilnujemy się teraz przed samymi świętami, wiesz, jak ciężko będzie, że już patrzą tylko jak z plecakiem wchodzisz, że w nogawki musisz ładować. A, rozumiem. A czyli kalesony teraz jeżdżą. Sam plecak już jest podejrzany w tej chwili. A nie, no dla mnie chłopie. Takie tu wszędzie znają. Powiedz mi, czy to, że śpisz w tym miejscu, to poprawiło twój nastrój? Masz lepsze samopoczucie dzięki temu? Pewnie, a mi, że nie, chłopie. W ciepłym, normalnie w czystej kołdrze, w samych badejkach się walniesz, ty staniesz se, kiedy w nocy ci się pić, co idziesz se ciepłej herbaty zrobisz, masz w takich termosach przygotowane na noc, wiesz. No i kibelek normalny, no, porcelanka. Normalnie, tak. I się wykąpisz, kurde, i o to chodzi, zęby umyjesz, jakoś to wszystko, wiesz, funkcjonuje, a takie lofrowanie to za 2 miesiące, 3 człowiek już był zajechany przez tą zimę. A to ci Tomek pokazał te... No ogólnie on my tam, ja taki byłem jeszcze, wiesz, chciałem, nie chciałem, co chwilę mnie tam chodź, a ja dobra, będę, a i tak wyruszyłem gdzieś w nocy. Ale mówię, muszę spróbować, bo on mówi, z tego co opowiada, on mówi, musi być dobrze, nie? No i pojechaliśmy na pierwszą misję na Wanzji, na obiad. Tak zacząłem te obiady, to mówię, oszalałem, że w ogóle takie coś istnieje. Szwedzki stół. I za ile? Za nic, za darmo. Tylko, że po prostu było miejsce tylko do spania jedną, to on tam został, bo ja miałem gdzie spać, bo ja mogę spać tam czy u Kasi, czy u tego mojego ziomeczka, to ja mam gdzie wiesz, w razie czego. Tylko też nie, jestem taki, że nie chcę za dużo dupy ludziom zawracać, wiesz. Rozumiem. Każdy sobie żyje swoim życiem. Ja podobnie mam. No dlatego, a z nimi się odnajdę, on jest normalny, dogadujemy się, żadnych zgrzytów nie ma, tak z niektórymi. 2 dni coś tam popijesz, pojarasz, za chwilę jest jakaś kłótnia, zgrzyty, jak to Polacy, nie? A z nim jeszcze znam go nie wiem ile. I jeszcze się nigdy nie kłóciliśmy, bo dochodzi, że wiesz, tak wszystko idzie, on robi sobie swoje, ja sobie robię swoje i spotykamy się tam wieczorem i tyle. A z Kasią ciągle masz kontakt? Mam kontakt, mam, ale drażni, ja nie chcę się z nim gadać na razie. Aha, a dlaczego? No bo nie, no chłopie, ja nie jestem jakimś, wiesz, że kurde, wypuść kotka, zrób to, chłopie, ja... No tu masz na misji. A tu sobie robię co chcę. Bez kotka. Łukasz, bardzo się cieszę, że się znowu spotkaliśmy. Normalnie, kurde. Ale prawda to zapuszczaj. No chyba, że mnie zawiną, to się nie spotkamy, ale zawsze na widzenie będziesz mógł posłuchaj, czy ty pamiętasz mój numer telefonu? Ja mam wszystko w notesie spisane. Wiesz, notes to można zgubić, ty sobie go do głowy zapisz, dobra? Nie do głowy, tylko jeden mam do głowy zawsze. Do mamy. Tylko do mamy. Posłuchaj, jak coś, to dzwoń, dobra? Spokojnie. To się odwiedzę. Nie ma problemu. Dzięki. Pozdro.